GTA San Andreas to kopalnia sekretów i niespodzianek, od mrocznych teorii po ukryte mechaniki. Oto 100 faktów, które udowodnią, że ta gra wciąż skrywa niejedną tajemnicę. GTA San Andreas to jedna z najbardziej kultowych gier z serii Grand Theft Auto. Gra ta oferuje niezwykle bogaty i rozbudowany świat, który możemy odkrywać i eksplorować przez wiele godzin. Jednakże pomimo tego, że większość z nas zna tę grę praktycznie na wylot, istnieją pewne funkcje, których prawie nikt nie używa. Jeszcze na wstępie zachęcam Cię oczywiście do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji, a ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania. No i pierwszą bezużyteczną rzeczą jest to tramwaj. Porusza się on po szynach znajdujących się w San Fierro, lecz nie można go obsługiwać. Pojazd ten porusza się samoistnie, pomimo iż nie jest prowadzony przez motor niczego, a dodatkowo wewnątrz nie spotkamy pasażerów. Pojazd ten jest całkowicie niezniszczalny, a interesujące jest to, że możemy namierzyć go za pomocą ciepłoczujnej wyrzutni rakiet, a gdy rzucimy w niego koktajle Mołotowa, to zapali się. W kilku miejscach w San Fierro występują przystanki przeznaczone dla tegoż pojazdu, lecz tramwaj nie zatrzymuje się na nich. Czyli tak naprawdę jest on kompletnie bezużyteczny. Mogliby chociaż dodać, że zatrzymuje się na przystankach, no ale cóż. Ciekawostką jest to, że w jednej z misji od Cezara mówi o przerażonym motorniczym tramwaju, chociaż jak dobrze wiemy, nie ma on motorniczego, a nawet załogi, więc prawdopodobnie chodziło o coś innego. Następną bezużyteczną rzeczą jest to oczywiście funkcja randkowania w GTA San Andreas. Jest to opcjonalny element gry, który pozwala głównemu bohaterowi, CJ-owi, rozwijać relacje z postaciami kobiecymi. Jest to dodatkowy aspekt rozgrywki, z których większość graczy nie korzysta, ponieważ nie jest to zbyt ciekawe i nie przynosi większych korzyści w grze. Podobnie jak minia samochodowa, która została wykorzystana tylko w jednej z misji i nie ma już żadnego innego zastosowania. Można powiedzieć, że jest to tylko dekoracja, która dodaje życia do gry. Minię można zobaczyć w Las Venturas, jak i w Los Santos. W wersji beta gry było możliwe umycie samochodu, lecz twórcy ostatecznie zrezygnowali z tej opcji i nie wprowadzili jej do gry. Funkcja ta nie działa, lecz jest możliwość pobrania specjalnych modyfikacji, które umożliwiałaby korzystanie z mini. Niemniej jednak jest to kolejna niepotrzebna funkcja. Maszyny i automaty do gier. Większość z nich znajduje się w różnych sklepach 24/7, a czasem można znaleźć się także w domach prywatnych, tak jak na przykład u Mad Doga. W domu Mad Doga znajdziemy maszynę z grą wideo o nazwie Go Go Space Monkey. Gra ta polega na lataniu małpą w statku kosmicznym i niszczeniu wrogich statków, w których znajdują się zielone banany w okularach słonecznych. Im dłużej gramy i więcej punktów zbieramy, tym lepiej radzimy sobie z grą, strzelając szybciej i mocniej. Jednak gdy osiągniesz maksymalny poziom umiejętności, gra staje się monotonna i niezbyt zabawna, dlatego wielu graczy nie korzysta z tych gier. Osobiście lubię grę o pszczołach, w której zbieramy kwiaty i unikamy kolców, aby przejść na wyższy poziom, gdzie pojawia się więcej przeszkód i jest bardziej interesująco. Istnieje też gra o nazwie Duality, która jest jedną z gorszych gier. Można w nią zagrać w automacie w klubie lub w sklepie 24/7. Polega na lataniu statkiem kosmicznym, zbieraniu białych kulek oraz niszczeniu czarnych bądź na odwrót. Lepszą już opcją jest gra o rakietach, która jest dostępna na konsoli w domu CJ-a, jak i u Mad Doga. W tejże grze musimy strzelać w różne statki kosmiczne i zbierać punkty, przez co poziom trudności się zwiększa. Teraz przejdźmy do czegoś, co istnieje, ale nikt tego praktycznie nie używa, czyli przenośne schody do samolotów. W końcu nie można ich używać, ponieważ nie da się nimi poruszać. Potrzebujemy do tego innego pojazdu, aby je przesunąć i uruchomić. Są one dostępne na większości lotnisk, ale są praktycznie nieprzydatne i mało kto o nich wie. Jedynie mogą być użyte jako dekoracje lub do wejścia na pokład samolotu AT-400. Jednakże jest to trudne, ponieważ postać nadal będzie miała problemy z wejściem do środka i będzie się bugować. Na lotnisku Las Ventura znajdują się też struktury schodów, które są bezużyteczne i służą jedynie jako dekoracje. Jak już wspomniałem o przenośnych schodach do samolotu, to teraz może powiem coś o pojazdach, którymi te schody możemy transportować. A mianowicie o pojazdach Bugake oraz Tak. Nie wiem, jak się to czyta, możecie poprawić mnie w komentarzach. Znaleźć je można na lotnisku, ale nie są praktycznie do niczego przydatne poza pchaniem schodów. Ponieważ jeśli się nie mylę, nie mają one kompletnie innego zastosowania na lotnisku. Wszystko jednak oczywiście zależy od gracza, no ale no bądźmy szczerzy, kto specjalnie przewozi jakieś przyczepy w grze? No chyba nikt. No dobra, lepiej idźmy sobie do czegoś innego, a kolejną rzeczą, o której chciałbym mówić, to coś, co również jest dosyć mało używane przez graczy. Nie chodzi o pociągi jako środek transportu, ale jako sposób na zarabianie pieniędzy. Po pierwsze, pociąg jako środek transportu jest nieco bezużyteczną funkcją. Można ukraść pociąg i nim się przemieszczać, jednakże nie jest to zbyt przydatne, ponieważ wielu ludzi woli korzystać z własnych, prywatnych samochodów i jeździć po ulicy. Zaletą jest natomiast fakt, że praktycznie możemy się teleportować, ponieważ kiedy wejdziemy jako pasażerowie, mamy możliwość natychmiastowego przejścia do innej stacji kolejowej, która występuje w każdym mieście, z wyjątkiem Bayside.
Kiedy podróżujemy pociągiem jako kierowca, mamy możliwość aktywacji zadań pobocznych. To zadanie polega na przewożeniu paczek między stacjami kolejowymi w zamian za niewielkie wynagrodzenie. W skrócie, trzeba jedynie jechać z jednej stacji do drugiej i zatrzymać się, by odebrać lub dostarczyć paczki. To zadanie nie przynosi dużych zysków, a wynagrodzenie jest bardzo niskie. Jest to funkcja mało przydatna i po prostu bezużyteczna. Jeśli gracz utraci swój pojazd podczas pościgu policyjnego lub innej sytuacji, to trafi on na parking policyjny za niewielką opłatą. Można odzyskać tylko dwa pojazdy jednocześnie. Mało kto wie o tej funkcji, a istnieje normalnie w grze bez korzystania z modyfikacji. Jest serio bardzo pomocna. Pewnie nieraz mieliście sytuację, że po wejściu do jakiegoś domu nagle znika wam samochód stojący przed nim lub po prostu zostaliście aresztowani. Mało znana funkcja, a naprawdę bardzo przydatna. Inna funkcja, której bardzo mało osób używa, albo w sumie nawet raczej nikt, to korzystanie z dźwigów San Fierro. Był on dostępny do użycia w jednej z misji, chociaż i tam nie był on jakoś bardzo potrzebny i daliśmy radę zrobić tę misję bez korzystania z niego. Ale jak zapewne mała część osób wie, jest możliwość korzystania z niego nawet w trybie swobodnej rozgrywki, czyli po prostu poza misjami. A co najlepsze, nie ma kompletnie on żadnego zastosowania i po prostu jest bezużyteczną funkcją. Okulary noktowizyjne i termowizyjne w GTA San Andreas nie są popularne ani szczególnie przydatne. Czujniki ciepła w noktowizyjnych okularach mogą wykrywać cele w ciemniejszych miejscach, ale w grze jest zawsze maksymalne światło, co ogranicza ich przydatność. Brak konkretnego zastosowania dla tych okularów w misjach sprawia, że są one mniej przydatne nawet w ostatniej misji, gdzie dają nam możliwość korzystania z tych okularów, to i tam są one zbędne. Użyteczność tych funkcji zależy oczywiście od gracza, no i oczywiście od indywidualnych preferencji i sytuacji w grze. No i ostatnią funkcją, którą w dzisiejszym filmie chciałbym wam zaprezentować, będzie to możliwość kupna biletu oraz przelotu samolotem jako pasażer. Jest to również, wydaje mi się, mało znana, jak i mało wykorzystywana funkcja przez graczy. Ale to, czego zapewne większość osób może nie wiedzieć, to to, że jest możliwość skoków ze spadochronu z takiego samolotu. Gra sama daje nam taką możliwość, co jest serio ciekawe i raczej mała część osób o tym wie. GTA San Andreas jest jedną z najbardziej kompletnych gier w całej serii GTA, dlatego że oferuje dużą różnorodność misji i pojazdów. Jeśli chodzi o samochody, można powiedzieć, że jest ich wiele, a niektóre z nich są unikalne lub niemożliwe do zdobycia w normalnej rozgrywce. W dzisiejszym filmie przedstawię wam 10 unikatowych pojazdów w grze GTA San Andreas, o których mogłeś nie wiedzieć. Pierwszym pojazdem, o którym chciałbym wspomnieć, jest to Buffalo. Oczywiście nie jest to takie zwykłe Buffalo, gdyż należy one do policjanta Pulaskiego. Co więcej, pojazd posiada jedyną w swoim rodzaju customową rejestrację z jego nazwiskiem Pulaski. Aby go zdobyć, należy rozpocząć misję o nazwie W samo południe, w której naszym głównym celem będzie zabicie członka jednostki Crash, a dokładnie Ediego Pulaskiego, który ucieka przed nami pojazdem marki Buffalo. Po schwytaniu i zabiciu go, pojazd będzie w naszych rękach i będziemy mogli cieszyć się unikatowym buffkiem. Oprócz tego tak naprawdę nie jest on zbytnio przydatny, ponieważ nie różni on się praktycznie wizualnie od innych buffków. Niestety jedynym minusem tego samochodu jest to, że jeśli wrzucimy go do garażu i zapiszemy grę, to rejestracja się zresetuje, a customowa rejestracja zniknie. Niestety nie mam pojęcia, w jaki sposób można byłoby go zapisać. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, sposoby, no to możecie dać znać w komentarzach. Następnym pojazdem, który chciałbym omówić, jest to furgonetka Pony z innym oraz ciekawym wariantem. Interesującą cechą tego pojazdu jest to system audio, który możemy znaleźć z tyłu pojazdu. Kolejną różnicą, która czyni go wyjątkowym, są to koła terenowe, co jest dosyć przydatne, jeśli chcemy poruszać się po trudnym terenie furgonetką. Jeśli się nie mylę, to ogólnie w trybie swobodnej rozgrywki nie możemy zmieniać kół Pony. Aby zdobyć ten samochód, należy rozpocząć misję o nazwie Plaża, Dzika Plaża. Jest to misja, w której CJ musi tańczyć na plaży Los Santos, a następnie ukraść furgonetkę. Aby zdobyć ten pojazd, musimy ukraść go przed tańcem. Lecz przeszkodą jest to, że pojazd jest domyślnie zablokowany, abyśmy nie mogli do niego wejść. Jednak istnieje sposób, aby to odblokować. Rekrutujemy członka naszego gangu i jedziemy z nim na miejsce naszej imprezy. Tam podchodzimy do vana i zaczynamy klikać przycisk odpowiedzialny za wejście do samochodu. Drzwi będą dla nas zamknięte, ale nasz kompan nie będzie miał z tym żadnego problemu i wejdzie do środka. W chwili, w której członek gangu będzie w pojeździe, należy zabić go, tak aby jego ciało wypadło z vana, a drzwi się otworzyły. Następnie ukradziony pojazd wrzucamy do garażu i zapisujemy grę. W taki sposób zdobyliśmy unikatowego vana.
Motocykl Sanchez, jak już wiecie, jest to jeden z najlepszych motocykli w grze, ponieważ oprócz szybkości można nim naprawdę bardzo dobrze manewrować. Płynnie porusza się po różnych rodzajach terenów, takich jak lasy i góry. W jednej z misji istnieje pewien wariant tego motocyklu, który może stać się niezniszczalny bez potrzeby korzystania z kodu. Jeśli wykonamy misję o nazwie Złe Ziemie, będziemy mogli zobaczyć tego Sancheza, o którym mówię. Należy dotrzeć do chaty postaci, której trzeba sfotografować zwłoki. Zobaczymy, że jest tam zaparkowany motocykl. Musimy go ukraść, a następnie wjechać im do wody i poczekać, aż przegramy misję. W ten sposób udało nam się uzyskać niezniszczalny motocykl marki Sanchez. Kolejnym pojazdem, o którym chciałbym wspomnieć, jest to czołg SWAT. Znalezienie go w trybie swobodnej rozgrywki jest bardzo trudne, niemalże niemożliwe. Jest to pojazd policyjny, a jego główną specjalnością jest działko wodne, co sprawia, że przypomina on wóz strażacki. Chociaż bardziej wydaje mi się, że służy on do kontroli tłumów i zarządzania sytuacjami wymagających sił fizycznej lub zastosowania sił w celu utrzymania porządku publicznego. Chociaż ta funkcja jest dosyć bezużyteczna, jeśli jednak chcielibyśmy poczuć się wyjątkowo, musielibyśmy rozpocząć ostatnią misję, którym naszym zadaniem jest zniszczenie ściany pałacu Kraku Big Smoke'a. Wtedy należy ukraść czołg, a następnie trzeba będzie go zaparkować w garażu oraz zapisać grę. Przejdźmy teraz do innego samochodu w misji związanej z postacią Kataliny. Chodzi o samochód ZR350, czyli ten, którym prowadzisz wyścig w tej misji. Jest to jeden z niewielu specjalnych samochodów, które należą do samego gracza i mają terenowe opony, które stały umieszczone, aby ułatwić wyścig na polu. Podsumowując, cechę charakterystyczną tego samochodu są jego opony, tak jak w przypadku wcześniej wspomnianej furgonetki. To auto, czyli ZR350, jest o wiele lepsze, ponieważ jest sportowym samochodem z lepszym designem i znacznie szybszym, co sprawia, że terenowe opony dodają mu więcej dodatkowych możliwości, których inne samochody, które można zobaczyć w trybie swobodnym, nie posiadają. Następnym unikalnym pojazdem jest to ciężarówka. W jednej z misji od Kataliny musimy ukraść ładunek. Właściwie w sumie wszystkie misje od Kataliny polegają na kradzieży rzeczy, ale wracając do ostatniego zadania w misji kierowca cysterny, musimy ukraść ciężarówkę z benzyną. Ale co takiego unikalnego jest w tej ciężarówce? To to, że jest jednym z niewielu niezniszczalnych samochodów, które możemy zdobyć w grze GTA San Andreas. Nie jest to w sumie jakoś bardzo przydatna funkcja, ale zawsze fajnie jest mieć taki samochód. Wiem, że za pomocą kodów można to zrobić ze wszystkimi samochodami, ale dla osób, które nie korzystają z kodów, to jest to naprawdę bardzo dobry sposób na zdobycie niezniszczalnego samochodu. Aby zdobyć tą ciężarówkę, wystarczy pozbyć się Kataliny i oczywiście zaparkować pojazd w garażu i zapisać grę. W misji o nazwie Z Zimną Krwią naszym celem jest Jeezy, a dokładnie jego telefon z terminem i miejscem spotkania syndykatu Loco z Wallace'ami. Po zakradnięciu się do klubu i rozmowy z nim, ten nagle zacznie uciekać, a następnie odjedzie swoim samochodem zaparkowanym przed klubem. A naszym zadaniem jest oczywiście zabicie go i odebranie telefonu. Jednak gdy przed wejściem do klubu zniszczymy stojące przed nim samochody, to niespodziewanie pojawi się dostawca pizzy na skuterze. Jeezy postanawia ukraść skuter, a następnie nim odjeżdża. Gdy już go złapiemy i oczywiście zabijemy, to będziemy mogli dokładnie przyjrzeć się temu skuterowi, można dostrzec, iż nie jest to taki zwykły model Pizza Boya. Jak widać, jest to wariant motocykla Faggio, który ma czarny kolor i jedyną różnicą, którą można zauważyć, to skrzynka, w której trzymamy pizzę. Następnym ciekawym pojazdem jest to Greenwood z unikalnym malowaniem. Jeśli wykonujemy misję, w której musimy dotrzeć na cmentarz Los Santos, aby zabić pewną osobę, będziemy mogli znaleźć tam samochód Greenwood, o którym mówię. Aby go zdobyć, musimy jednak zostawić go żywym trochę dłużej niż zwykle i pozwolić mu na próbę ucieczki. W ten sposób pojawi się samochód, którym będzie chciał uciec. Wtedy możemy go zabić, dzięki czemu zdobędziemy unikalnego Greenwooda. Ten samochód jest wyjątkowy i unikalny ze względu na swoje kolory, które są czarne i błękitne. Kombinacja tych kolorów jest unikalna i nie ma możliwości zdobycia takiego samego samochodu, o ile oczywiście nie użyjemy modyfikacji. Nie polecam w sumie jednak używać modyfikacji, ponieważ jak można się domyślić, unikalne kolory znikną. Camper de Trufa wyróżnia się od innych samochodów, które zazwyczaj widujemy, i jego najważniejszą cechą jest unikalny design. Jest on naprawdę piękny i raczej wielu graczy chciałoby go mieć. Jest on bardzo prosty do zdobycia. Możesz go zdobyć wykonując misję z de Trufem, w którym naszym zadaniem jest spalenie plantacji marihuany. Gdy już to zrobimy, wsiądzie on do swojego kampera, a w tym czasie go zabijamy. W ten sposób nie uda nam się ukończyć misji, ale będziemy mogli prowadzić jego pojazd, dzięki czemu udało nam się zdobyć unikalnego oraz pięknego kampera de Trufa.
No i już ostatnim pojazdem w naszym zestawieniu jest to oczywiście unikalny wariant wozu strażackiego. Wariant ten kompletnie różni się od standardowego wariantu wozu strażackiego, ponieważ zamiast węża strażackiego posiada on drabinkę. Jest to ciekawe, że ta zmiana była niedostępna w normalnej rozgrywce w grze i nie jest to po prostu inny wóz strażacki, który możemy normalnie spotkać w grze. Aby zdobyć ten pojazd, musimy rozpocząć ostatnią misję, a następnie przegrać tą misję w taki sposób, aby Sweetney doskoczył do naszego pojazdu. W ten sposób ten Penny kierujący wozem zniknie, dzięki czemu będziemy mogli go oczywiście normalnie zabrać, no i standardowo chowamy go do garażu, najlepiej w San Fierro, gdyż on ma naprawdę sporo miejsca, zapisujemy, no i w taki sposób oczywiście udało nam się zdobyć unikalny wóz strażacki. Cutscenki w GTA San Andreas są kluczowym narzędziem do rozwijania fabuły gry. Przekazują informacje, przedstawiają postacie i wyjaśniają motywacje, co pomaga graczowi lepiej zrozumieć historię i cele misji. Istnieją cutscenki, które raczej wszyscy znamy, ale są i takie, o których istnieniu możesz nie wiedzieć. W dzisiejszym filmie przedstawię wam 12 ukrytych i nieznanych cutscenek z GTA San Andreas. Zacznijmy od pierwszej ukrytej cutscenki, która pojawia się w misji o nazwie Szmugler. Musimy wejść na pokład samolotu transportowego. Jeśli już to zrobimy, naszym zadaniem będzie zabić wszystkich agentów z broni białej, podłożyć ładunek, a następnie wyskoczyć ze spadochronem. Ukryta cutscenka pojawi się, gdy wyskoczymy z samolotu, ale zapomnimy o spadochronie. Wtedy pojawi się scena, w której spadamy prosto na samolot marki Admiral. Jest to dosyć ciekawe i raczej mała część osób znała tą scenę. Przejdźmy teraz do kolejnej ukrytej cutscenki, a dzieje się ona w misji o nazwie Drive-By. Pojawia się, gdy zbyt mocno zdenerwujemy swoich ludzi z gangu. A mianowicie, gdy wsiadamy i wysiadamy z samochodu kilka razy, lub po prostu zaczniemy się oddalać, to nasi towarzysze, znaczy w sumie głównie Big Smoke, zacznie się denerwować, po czym przysiądzie się na miejsce kierowcy i tak jakby nigdy nic sobie odjedzie. Misja oczywiście zakończy się niepowodzeniem, taki mały szczegół, ale właśnie za to kochamy GTA San Andreas. Przejdźmy do następnej cutscenki. W misji o nazwie Drive Thru CJ i reszta ekipy jadą co zjeść do restauracji Clucking Bell. Ryder dostrzega w oddali wrogie gangi zbliżające w kierunku Grove Street. Musimy ich zneutralizować, zanim dotrą do naszych domów. Jeśli nie uda nam się pokonać Bellasów zanim dojadą do Grove Street, to pojawi się cutscenka, w której Bellasi robią tak zwany drive-by na naszych ludzi z gangu, co prowadzi oczywiście do niepowodzenia misji. Może już jakaś część osób o tym wiedziała, niemniej jednak wydaje mi się, że jest to na tyle łatwa misja, że mało osób mogło ją zobaczyć. Następna cutscenka występuje w misji o nazwie Black Project. Gdy rozpoczniemy ją posiadając grubego CJ'a, to możemy napotkać dosyć zabawną cutscenkę. A mianowicie zobaczymy, jak gdy Truth siedzi na skrzydle zniszczonego samolotu, dzwoni i mówi, że jesteśmy zbyt grubi i musimy schudnąć, aby wykonać tę misję. To ma w sumie sens, ponieważ będąc grubi, wysokość lotu jest krótsza w porównaniu z tą samochódczą. No i nawet w GTA San Andreas, jeśli latamy jetpackiem będąc grubi, no to nie będziemy mogli za wysoko polatać. W kolejnej misji o nazwie Gringo istnieje także ukryta cutscenka związana z otyłością CJ'a. Ten Penny dzwoni do nas i powie, że jesteśmy zbyt gruby i potrzebujemy schudnąć, aby wykonać misję. To ma sens, tak jak wspomniałem wcześniej, ponieważ będąc grubi, nie będziemy mogli latać z taką łatwością, a lot stanie się krótszy i wolniejszy, co sprawia, że trudno będzie nam dogonić pociąg. No i kolejna, mało znana cutscenka pojawia się w misji o nazwie Domowa Inwazja. Wraz z Ryderem przyjeżdżamy do domu weterana wojennego, aby ugrać jego rozrzucone po całym domu bronie. Jeśli gracz obudzi pułkownika przed zabraniem co najmniej 3 skrzyń, pułkownik stanie z łóżka, CJ zacznie uciekać, a następnie nie zastanie Rydera i ciężarówki przed domem. Misja zakończy się niepowodzeniem, a my dostaniemy 2 gwiazdki. Mało znana cutscenka występuje, jeśli zrobimy to po zabraniu co najmniej 3 skrzyń. Pułkownik wstanie z łóżka i pobiegnie do gracza ze strzelbą. Gracz może w takim przypadku zabić pułkownika, a po wyjściu z domu pokaże się cutscenka, gdzie podjeżdżają 2 radiowozy. Dostajemy wtedy 2 gwiazdki i będziemy musieli udać się do lakiernika, aby zgubić policję. A co warto dodać, po przebudzeniu weterana misja i tak zostanie pomyślnie ukończona. Teraz przejdźmy do misji Kierowca Cysterny. Tutaj są 2 ukryte cutscenki. W pierwszej, gdy przegramy misję przez odłączenie cysterny lub jej zniszczenie, cutscenka jest trochę krótsza, ale zabawna, ponieważ Katalina mówi, że już nas nie kocha, mimo że znamy się dopiero jakieś parę minut. Natomiast w drugiej cutscence być może wielu graczy jej nie zna, ponieważ większość osób raczej decyduje się zabić 2 pracowników stacji benzynowej, żeby zaoszczędzić sobie kłopotów, ale jeśli jednak nie zabijemy ich i dojedziemy do celu, to po dojechaniu pojawi się cutscenka, w której pracownicy stracą panowanie nad pojazdem i wjadą prosto w stację. Może jakaś część osób wiedziała o tej cutscence, ale zapewne większość osób raczej decydowała się pierw zabić 2 pracowników stacji benzynowej, żeby po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, nie robić sobie kłopotów. No ale cóż, przejdźmy do następnej cutscenki.
W misji o nazwie Z zimną krwią, jeśli przed wejściem do klubu zniszczymy pojazd Broadway, którym będzie chciał uciekać Jeezy, wystąpi inna i ciekawa cutscenka. A mianowicie zobaczymy, jak Jeezy kradnie pojazd ze stawcy pizzy, a następnie zacznie im uciekać. A co ciekawe, oprócz tej cutscenki, po schwytaniu go zobaczymy, że nie jest to taki zwykły skuter Pizza Boy, gdyż jest to pojazd Fadzie z unikatowym wariantem, który już w sumie omówiłem w jednym z filmów na moim kanale. Przejdźmy teraz do następnej ukrytej cutscenki, chociaż nie jest tak naprawdę ukryta, ponieważ wielu z nas przechodziło już tę część przedtem. Ale wciąż warto o tym wspomnieć. Jeśli rozpoczniemy misję Wodny Szturm z niską pojemnością płuc, występuje cutscenka, w której zobaczymy, iż Woozy Moo i CJ są zajęci graniem w gry wideo i mimo, że jest niewidomy, to wciąż bardzo dobrze gra, a nawet wygrywa z CJ-em. Jak na osobę niewidomą brzmi to trochę podejrzanie. Następna mało znana cutscenka, a może w sumie bardziej zwykła scena, występuje w misji Don't Pay Out, w której musimy odebrać Kenta, Paula i Macera i podwyższyć ich do hodowli węży. Dwie ukryte cutscenki występują podczas jazdy, gdy Paul krzyknie, że nie wytrzyma i musi zwymiotować. Wtedy możemy się zatrzymać, wybiegnie on z samochodu i rzeczywiście zwymiotuje. Po chwili wróci do auta. Tak samo w przypadku Macera, tylko że on nie będzie rzykał, tylko będzie sikał. No raczej mała część osób o tym wiedziała, że można się w tym przypadku zatrzymać i wystąpią właśnie takie ciekawe sceny. Kolejna cutscenka pojawia się w misji 1.69. Sorry, nie wiem jak się to czyta, więc mi to wybaczcie. Gdzie CJ i Cezar udają się w pobliże portu San Fierro. Zobaczymy tam, jak członkowie rywalizującego gangu i Ryder spotykają się. Po chwili zjawiają się posiłki Uziego i rozpoczyna się strzelanina. Ukryta cutscenka pojawia się jednak, gdy wyeliminujemy ludzi z triady. Skupia się ona głównie na umierających członkach triady, a Cezar skarży się, że ich zabiliśmy. Większość z was zapewne nie zdawało sobie sprawy z istnienia tej cutscenki, a my przejdźmy do następnej misji. W misji The Meat Business wraz z Kenem Rosenbergiem musimy odwiedzić Johnego Sindaco. Kiedy docieramy na miejsce, zostajemy jednak nieprzyjęci i po chwili widzimy, jak umiera. A po pewnym czasie wybucha strzelanina, w której musimy pokonać gangsterów. Ukryta cutscenka występuje, gdy schowamy się w zamrażarce wraz z Kenem i przestajemy zabijać gangsterów. Wtedy pojawia się cutscenka, w której drzwi się zamykają i wraz z Kenem jesteśmy uwięzieni w środku, przez co umieramy zamarzając i pojawiamy się w szpitalu Las Venturas. Większość fanów GTA uważa GTA San Andreas za jedną z najlepszych gier w całej serii. Jednakże pomimo swojego niezaprzeczalnego uznania, gra ta nie jest pozbawiona wad. A w tym filmie skupimy się na 13 błędach fabularnych w GTA San Andreas. Jeszcze na wstępie zachęcam cię do zostawienia subskrypcji oraz zostawienia łapeczki w górę, no i oczywiście obejrzenia tego filmu do końca. Pierwszym błędem fabularnym, o którym chciałbym wspomnieć, występuje w misji o nazwie Wysoka Stawka Lowrider. W tej misji Cezar mówi nam, że musimy wziąć udział w wyścigu Lowriderami. A co jest zaskakujące, to to, że w wyścigu biorą udział pojazdy z innej kategorii. A mianowicie dwa Majestiki, choć nie są Lowriderami. Możliwe jest to, że Majestik był Lowriderem w wersji beta, lecz porzucono ten pomysł. Brakuje w tym trochę sensu, że jest to obowiązkowe w tej misji. Prawdopodobnie jest to błąd dewelopera, który nie dopracował tej misji. Podobny błąd występuje w misji o nazwie Po złej stronie torów. Błądem pojawia się, gdy pociąg jedzie w przeciwnym kierunku, zmuszając nas do zjechania z torów, by kontynuować pościg za pociągiem. Później na szynach kolejowych widzimy, że przejazd w przeciwnym kierunku jest zablokowany przez barykadę. Jest to dziwne, że wcześniej wspomniany pociąg przyjechał tamtędy. Prawdopodobnie zostało to zrobione jako przeszkoda dla misji, ale jeśli weźmiemy pod uwagę fabułę gry, to jest to zwykły błąd fabularny. Misja OG Luke to misja, gdzie OG Luke wychodzi z więzienia i mówi nam, że chce zobaczyć się z postacią o imieniu Freddy, który mieszka w East Flores. Błąd fabularny polega na tym, że w San Andreas nie znajdziemy dzielnicy o tej nazwie. Istnieje jednak obszar o nazwie po prostu Los Flores. Oprócz tego, kiedy dojedziemy na miejsce, można dostrzec, że nie znajduje to się nawet na Los Flores, tylko na East Los Santos, czyli na terytorium Ballas, a jak wiemy, Freddy Tovagos. Podobnie jak Big Smoke, który również mieszkał na terenie wrogiego gangu. Uważa się, że dzielnica Flores miał istnieć w wersji beta, ale ogólnie nie traktowałbym tego jak jakoś duży błąd, ponieważ po prostu lektor mógł się pomylić i zamiast powiedzieć East Los Santos, powiedział East Flores. Teraz przejdźmy do innego błędu, ale nadal jesteśmy w tej samej misji. Kiedy trwa misja, OG Luke i CJ gonią Freddy'ego na motocyklu. Po długim pościgu dojeżdżają do East Los Santos, gdzie czekają na nich dwaj wagosi, by bronić Freddy'ego przed CJ'em i OG Luke'iem. No i tutaj znajdziemy dwa błędy. Po pierwsze, nie jest możliwe to, żeby czekali na niego jego członkowie gangu, gdyż widzimy, że Freddy zostaje złapany z zaskoczenia, więc nie był on gotowy na ten atak. A druga dziwna rzecz jest taka, że nie ma sensu, aby Freddy i wagosi
odległości rozpoczynali strzelaninę z członkami gangu Grove Street na terytorium Ballas. To jest coś dziwnego, co również stanowi błąd fabularny. Teraz przejdźmy do następnego błędu, dotyczy on wzrostu Raidera. Jak mogliście zauważyć, wiele postaci w misjach nazywa go karłem. Problem pojawia się, gdy porównujemy wzrost Raidera z innymi postaciami, to zauważymy, że jest jednym z najwyższych postaci. Wydaje się, że jakiś deweloper zwiększył nieco wzrost Raidera. Postać ta jest wzorowana na raperze Eazy-E, który również jest bardzo niski, więc śmiało można uznać to jako błąd. Jak już pewnie wszyscy wiedzą, gang Grove Street Families oraz Aztekowie to sojusznicy za sprawą związku Kendall Johnson i lidera gangu Aztek, czyli Cesarem Villapando. Ale co jest zaskakujące, to to, że poza misjami w trybie swobodnej gry, gdy zostaniemy zauważeni przez członków gangu Aztek, to mimo że są naszymi sojusznikami, to nadal będą nas atakować, tak samo jak członków naszego gangu. To sprawia, że jest to najprawdopodobniej błąd gry. Inny błąd, który ma związek z poprzednim, to tajemnica graffiti gangu Aztek. W trybie wolnym będziemy musieli malować graffiti różnych gangów, żeby odblokować 100%. Mogą to być wrogie gangi, w tym Vagos, Ballas, ale są też graffiti, na których możemy malować symbole Azteków. To nie ma zbyt wiele sensu, jeśli zakładamy, że gang jest naszym sojusznikiem. Teraz przejdźmy do następnego błędu fabularnego, który pojawia się w misji Drive-By. W kascence tej misji widzimy, że Sweet Rider i CJ udają się na terytorium Ballas, aby zlikwidować kilku wrogów. Jednak po zakończeniu kascenki nagle widzimy, że w samochodzie oprócz Sweeta i Ridera znajduje się również Big Smoke. Podsumowując, to wydarzenie nie ma zbyt wiele sensu, ponieważ pojawia się on bez widocznej przyczyny. Ponadto nie ma sensu, żeby Big Smoke czekał na nich w tym momencie, gdyż nawet o nim nie wspomniano. Uważa się, że jego pozycja została wymuszona, aby ukryć jego zdradę, ale nie znamy oficjalnego powodu. Kolejny błąd występuje w misji o nazwie Z zimną krwią. W tej misji CJ szuka materiałów potrzebnych do tłumika do pistoletu, ale nie może znaleźć, gdzie położył materiał. Nagle przychodzi Cesar i daje CJ-owi broń z tłumikiem. Ale najdziwniejsze jest to, że CJ dalej pyta Cesara, skąd wziął tą broń. Ten dialog jest trochę głupi, ponieważ w San Andreas jest wiele sklepów, gdzie może ją kupić. CJ przecież wielokrotnie kupował tą broń w sklepie, tak samo jak Cesar mógł to zrobić, więc nie ma sensu to pytanie. Ale można go trochę w sumie usprawiedliwić, pamiętając, że w Stanach Zjednoczonych sprzedaż broni obcokrajowcom jest całkowicie zakazana. Bardzo prawdopodobne, że dlatego kontynuuję i zadaję to pytanie, ale nie mam pewności co do tego. Kolejny ciekawy błąd fabularny dotyczy relacji między Kataliną i CJ-em w misjach. Z dialogów, misji i wezwań możemy domyślić się, że mają jakąś bliższą relację. Chociaż fabule nie wspominają ani nie ujrzysz, jak zostali parą w tak krótkim czasie, w którym się poznali. Dosłownie z misji na misję widzieliśmy, że Katalina jest zazdrosna, a CJ rozmawiał z nią tak, jakby byli parą. A to, że zaczynają swoją relację, jest czymś, co nie jest wyjaśnione i wydaje się dosyć wymuszone. Fakt, że mają dziwny związek, wcale nie pomaga w rozumieniu tego, co się dzieje. Wydaje się, że część gry została wycięta i w rezultacie cała fabuła wydaje się działać zbyt szybko, nawet dla gracza. A teraz porozmawiamy o błędzie fabularnym, który nie jest jakoś bardzo poważny, a pojawia się w misji o nazwie Czy wybierasz się do Saviero. W tej misji The Truth mówi, że nie kierował samochodem 15 lat, co jest dosyć dziwne, ponieważ w misji wydaje się, że postać nie ma żadnego problemu z jazdą i nie prowadzi tak źle. Może to być błąd, a może nie, ponieważ nie możemy zapominać, że jest to dosyć szalona postać i często wypowiada bezsensowne lub kłamliwe zdania. Więc nie możemy być pewni, czy to błąd, czy nie. No i ostatnim błędem fabularnym jest to misja, w której musimy zrobić zdjęcia z ukrycia syndykatu Loco. Jest to misja o nazwie Fotograficzna okazja. Carl jak i CJ robią to z ukrycia, aby nie zostać zauważeni. Ale co jest dziwne, to to, że zaczynają głośno do siebie mówić, a nawet krzyczeć. Co nie ma zbyt wiele sensu, będąc tak blisko nich. Bo przecież mieli to robić cicho, tak aby nie zostać zauważeni. Hey, who's the gringo? How many of these clowns are there? I know a pimp when I see one. Jest to błąd, a w sumie bardziej pozostałość po poprzedniej wersji beta. Początkowo CJ i Cesar mieli robić zdjęcia członkom syndykatu z helikoptera, co sugeruje, że początkowo miał wokół nich panować hałas właśnie z helikoptera. Dlatego też najprawdopodobniej musieli krzyczeć do siebie. Policja w GTA San Andreas jest chyba jedną z najbardziej denerwujących rzeczy, jakie możemy napotkać w grze. Skorumpowani gliniarze, policjanci, którzy łamią prawo, nie reagują na łamanie przepisów, czy nawet sami kradną samochody. W dzisiejszym filmie przedstawię wam ciekawostki o policji w grze GTA San Andreas, o których mogłeś nie wiedzieć. Jeszcze tak oczywiście na wstępie, zachęcam cię do stawienia subskrypcji oraz łapeczki w górę, gdyż pod ostatnim odcineczkiem naprawdę bardzo zaskoczyliście mnie z aktywnością, dużo nowych osób przybyło, tak więc zachęcam cię do subskrypcji, a ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania.
Zaczynając od pierwszej ciekawostki, najpierw musimy zdobyć co najmniej jedną lub dwie gwiazdki poszukiwań. Kiedy już je zdobędziemy, zależnie od rodzaju broni, jaką mamy, broń funkcjonariusza również się zmieni. Na przykład jeśli mamy broń palną, policjant również będzie korzystał z takiej broni. A jeśli zmienimy na broń wręcz, policjant również to zrobi. Jeśli dokonamy szybkiej zmiany, to możemy zobaczyć, że występuje błąd, dzięki któremu policjant próbuje przeładować pałkę, tak jakby to był pistolet. Następną ciekawostką jest to dosyć dziwny fakt, że zarówno w Las Venturas, jak i w Los Santos istnieją oddzielne wnętrza dla każdego komisariatu, podczas gdy w San Fierro tego nie ma. Prawdą jest to, że wnętrza istnieją, ale z jakiegoś dziwnego powodu Rockstar nie dodał go do finalnej wersji gry. Aby znaleźć wnętrze komisariatu, będziesz musiał najpierw udać się do siłowni Los Santos, a następnie na mapie oznaczyć dokładne miejsce, które teraz widzisz na ekranie. Następnie z siłowni wylecieć poza mapę i kierując się w stronę punktu, który oznaczyliśmy na mapie. Możesz tam dotrzeć naturalnie lub używając pewnych trików. Po dotarciu tam zobaczysz znacznik, który oznacza wejście do wnętrza. Gdy wejdziesz, zobaczysz komisariat San Fierro, który jest perfekcyjnie wykonany. Naprawdę moim zdaniem jest 10 razy lepszy od tych wszystkich, które możemy zobaczyć w Las Venturas czy też w Los Santos. Naprawdę moim zdaniem dziwne, że nie dodali tego do oficjalnej wersji gry. Teraz zobaczymy ciekawostkę, którą prawie wszyscy znają o San Andreas, a mianowicie korupcję policji. Jeśli przejdziemy do garażu komisariatu Los Santos, możemy zobaczyć, że dwóch policjantów otoczyło pieszego i znęcają się nad nim. To odniesienie ze strony Rockstar do korupcji i nadużyć policji. Jak wiele osób już wie, w rzeczywistości, a dokładnie w Stanach Zjednoczonych, jest to dosyć bardzo powszechne. A jak wiadomo, Rockstar zawsze chce przedstawiać surową i brutalną rzeczywistość życia. Następnym faktem, który przedstawię, może się przydać osobom, które lubią strzelaniny. W tym konkretnym pojeździe policyjnym, który nazywa się Enforcer, otrzymamy opancerzenie, gdy do niego wejdziemy. Jest to w sumie dosyć logiczne, biorąc pod uwagę, że w tego typu pojazdach znajdują się bardzo dobrze chronieni policjanci, którzy pojawiają się, gdy przestępca jest zbyt niebezpieczny. Jest to w sumie dosyć przydatne dla takich początkujących graczy. Kiedy wchodzisz do dowolnego komisariatu w San Andreas, policjanci są nieszkodliwi. Jednak gdy wyciągasz broń, policjanci nagle stają się wrogo nastawieni i próbują cię zabić. Ta sytuacja wywołuje ciekawość, ponieważ nawet jeśli policjanci nie widzą, że zmieniasz broń, nadal otwierają ogień w twoim kierunku, co jest dosyć absurdalne. Przyjmując hipotetyczną sytuację, że mają niezwykłą zdolność do widzenia przez ściany lub są ukryte kamery, których nie dostrzegamy, można by zrozumieć ich reakcję. Ale jednak gdy próbujemy zrobić to samo obok policjanta na ulicy, to kompletnie nie zwraca on uwagi na nas i kontynuuje swoją drogę. Kolejna ciekawostka dotyczy wersji beta gry GTA San Andreas. Istnieje tam samochód policyjny, a dokładnie ciężarówka FBI, która nie może zostać zdobyta przez gracza oraz nie występuje w żadnej z misji. Nie jest także używana przez FBI. Może zostać zdobyta przez zastosowanie trainerów lub modyfikacji. Wiele graczy MTA może kojarzy ten pojazd ze względu na to, że jest on tam dostępny i na większości serwerach on występuje. Nazywa on się po prostu FBI Truck, uzyskuje przyzwoitą prędkość maksymalną, lecz ze względu na jej masę niezbyt dobrze się prowadzi i hamuje. Jest wzorowana na Cadillacu Gaga Ranger. W sumie w samej grze tak naprawdę nie ma zbyt dużo zastosowań, tak więc przejdźmy do następnej ciekawostki. Jak już pewnie jakaś część osób wie, ostatnio nagrałem shorta, w którym omawiałem postać funkcjonariusza Tępenego. Jest on oparty na prawdziwym funkcjonariuszu z Los Angeles, dokładnie na Rafaelu Perezie. Jest znany głównie ze swojego związku z jednym z największych skandali korupcyjnych w historii policji z Los Angeles. Został uznany za głównego świadka, który ujawnił szeroko zakrojone nadużycia, korupcję i brutalność policjantów w jednostce. Następną ciekawostką jest to, że kiedy wejdziemy do komisariatu w Dilmore, zobaczymy, że jest identyczny, taki sam jak z Los Santos. Nie jest to skopiowany komisariat, a jest to rzeczywiście ten sam komisariat, tylko że po prostu jesteśmy teleportowani w to samo miejsce. Można nawet dostrzec po samym wejściu do komisariatu, gdyż na dole ekranu wyświetla nam się napis, że znajdujemy się w komisariacie Los Santos. Jest to coś, co Rockstar zrobił, aby zaoszczędzić zasoby, ale szczerze mówiąc jest to dosyć średnie z ich strony. Teraz pokażę wam coś bardzo przydatnego związanego z policjantami. Jeśli wejdziemy do policyjnego samochodu mając 5 gwiazdek, to w środku znajdziemy strzelbę. Jest to pewnego rodzaju odniesienie do rzeczywistości, ponieważ w Stanach Zjednoczonych policjanci często mają przy sobie strzelby. Zauważcie, że dla każdego miasta w San Andreas istnieje specjalny model policyjnego pojazdu, co jest dosyć ciekawe. Chociaż istnieje tylko jeden skin policjanta w każdym mieście, wszyscy mają 3 różne głosy z różnymi dialogami. Jest to dosyć dobry ruch ze strony Rockstar, aby nie czuć, że zawsze widzimy tego samego policjanta, ale że są różni, chociaż wszyscy mają ten sam wygląd, a nawet w sumie wielu z nich ma dosyć zabawne dialogi. Gdy odwiedzisz komisariat w Las Venturas, zauważysz, że jeden z policjantów posiada tablicę, na której są wywieszone gazety i różne zdjęcia, które prawdopodobnie przedstawiają poszukiwanych przestępców. Jeśli spojrzysz na to, co znajduje się na zdjęciach na tablicy, to można ujrzeć postać o imieniu James, który jest głównym bohaterem gry Manhunt od Rockstar Games.
Teraz przejdźmy do dosyć zabawnej ciekawostki, a mianowicie, gdy mamy 3 gwiazdki pościgu, presja ze strony policji wzrasta znacznie, wysyłając do nas policyjne helikoptery, aby nas zniszczyć. Jeśli bardzo uważnie przyjrzymy się helikopterowi, zobaczymy, że w środku dosłownie nikogo nie ma. Stało się tak dlatego, ponieważ PlayStation 2 nie miało tyle pamięci RAM, jak inne konsole i oczywiście komputery. Więc aby zaoszczędzić pamięci RAM na PlayStation 2, zdecydowano się usunąć ten detal, ponieważ nie był on łatwo dostrzegalny. Głosy policjantów to nie tylko temat korupcji, ale także nadużyć pod prysznicem w samym więzieniu. Aby odnieść się do tego tematu, dosłownie umieścili w prysznicach komisariatu w Los Santos dildo. Ten detal jest jednym z najbardziej kultowych i zabawnych elementów w całej grze. Jak już pewnie wszyscy wiedzą, GTA San Andreas pierwotnie zostało wydane na konsolę PlayStation 2 jako kompletna gra. Niestety wersja na komputery ostatecznie otrzymała pewne ograniczenia. Wiele elementów, które zostały dodane do wersji na PlayStation 2, zostało całkowicie usuniętych z wersji na komputery. W tym unikalne szczegóły, które bardzo podobały się większości graczy. W oryginalnej wersji gry istniała możliwość używania termowizji, czyli specjalnych okularów, które pozwalały na wykrywanie ciepła. Im cieplej, tym kolor jest czerwony, a im zimniej, tym kolor jest niebieski lub fioletowy. To jest właśnie to, co się zmienia na obu wersjach. Różnica polega na tym, że w wersji na PlayStation 2 ekran jest dużo bardziej rozmazany, a to był element, który został usunięty w wersji na PC-ty. Czyli efekt w okularach termowizyjnych jest dużo bardziej wyraźny. Ogólnie moim zdaniem efekt na konsoli był bardziej realistyczny, choć dla gracza wygodniejszy jest, gdy filtr jest bardziej wyraźny i większość wybiera efekt, który istnieje na PC-ta. Kolejnym aspektem, który jest mniej interesujący niż poprzedni, ale również został usunięty w wersji na PC-ty i moim zdaniem jest o wiele lepszy w PlayStation 2, jest animacja związana z spadochronem. Jak można zauważyć, podczas skoku ze spadochronu, nasz spadochron wydaje się, że się powiększa, a kiedy zmieniamy prędkość spadochronu, spadochron zgina się w zależności od tego, co robimy. Z jakiegoś dziwnego powodu na wersji komputerowej nie została uwzględniona animacja, mimo że to tylko drobny szczegół, ale to właśnie one czynią tą grę wielką. Następną rzeczą, którą możemy zauważyć, jest zmiana, która była dostępna w PlayStation 2, ale nie w wersji PC-towej. A mianowicie grafika i wszystko, co się z nią wiąże. Początkowo w grze panuje pomarańczowa aura, błyski światła są wszędzie, wszystko jest rozmyte i odległo są narysowane. Oczywiście można to zrozumieć ze względu na ograniczenia w tamtym czasie. Ale charakterystyczny pomarańczowy klimat z 2004 roku mógł być w pełni zrealizowany również na PC-ta. Jednak zdecydowano się na wyższy standard jakości i wprowadzono nową pogodę. GTA San Andreas na PlayStation 2 jest zwykła, prosta i pozbawiona głębi w porównaniu do wersji komputerowej. Choć detale są ważne, to jednak w przypadku tej gry są one bardzo mało istotne. Warto zaznaczyć, że grafikę można dostosować w większości gier na komputery, ale na PlayStation 2 jest to niemożliwe. W przypadku San Andreas jedynym sposobem na poprawienie wizualnej jakości gry na PlayStation 2 jest zwiększenie rozdzielczości, ale efekty wizualne pozostają na niskim poziomie. Jednym z nielicznych elementów, które są różne w zależności od wersji, są detale w postaci przedmiotów na ulicach. W wersji na PC-ty są one bardziej zróżnicowane i urozmaicone. W grze na PlayStation 2 jest ich mniej, co wynika z ograniczeń technologicznych konsoli, jednak nie ma to większego wpływu na rozgrywkę. W misji o nazwie Dom na Wzgórzach musimy odzyskać posiadłość dla handlarza narkotyków, który nazywa się Big Pop. W tej misji występują animacje, które pojawiają się tylko raz i są mało istotne dla gry. Na początku misji w wersji na PC-ty telewizory w tle są całkowicie statyczne, czyli obraz nie zmienia się, a w wersji na PlayStation 2 ma animowany obraz. Jak widzieliście na początku, są dwie animacje, a druga dotyczy akwarium, które znajduje się za postaciami. Bańki powietrza w wersji na PC-ty są animowane, a woda nie porusza się. Jest to mały szczegół, który w wersji na PC-tach powinien być lepszy niż w wersji na PlayStation 2. Ciekawe jest to, jak wersja, która powinna być w sumie lepsza, okazuje się nie taka dobra. Przejdźmy do kolejnej ciekawostki. W wersji na PC-ty brakuje jednego koła lub więcej w niektórych pojazdach. Przykładem jest ciężarówka Road Train, która powinna mieć więcej niż 4 tylne koła. W wersji na komputer brakuje ich i może być to interpretowane jako błąd. Podobny problem występuje w przypadku Yosemite, brakuje dwóch tylnych kół, co wygląda dosyć dziwnie. Błąd ten występuje również w przypadku lawety DFT-30, ale tym razem brakuje tylko jednego koła. Jeśli ktoś zna powód tej zmiany, możecie dawać znać w komentarzach. Ostatecznie wersja PlayStation 2 jest lepiej dopracowana w tej kwestii. Wersja na PlayStation 2 zawierała sklep z ubraniami o nazwie Urban, który został usunięty w wersji na PC-ty, lecz sam sklep w środku jest identyczny jak w poprzedniej wersji, ale jeśli spojrzymy na małe szczegóły, jakbyśmy porównywali oba te miejsca, to zauważymy, że na podłodze w wersji PlayStation 2 widnieje nazwa marki Suburban, podczas gdy w wersji na PC-ty nie ma żadnej nazwy. Coś, co również zostało usunięte w wersji na komputery, ale było włączone na wersji na PlayStation 2, to tryb dwuosobowy na jednym ekranie. Mamy blip, który daje nam możliwość gry z dwoma kontrolerami w trybie lokalnej rozgrywki wieloosobowej, gdzie oczywiście drugi gracz będzie sterował drugą postacią. W zasadzie nie jest to opcja, która jest powszechnie znana, ale została usunięta, ponieważ jak wiecie, gra z dwoma osobami na jednej klawiaturze i myszy
myszy lub kontrolerze jest niegrywalna. Nie mówię, że jest to niemożliwe, ale jest to po prostu bardzo ciężkie. Jednak na konsoli korzystamy z padów, co oznacza, że jedna osoba posiada jednego pada, a druga drugiego, więc byłoby znacznie łatwiej grać w trybie wieloosobowym na konsoli. Granie w tym trybie na PC-cie byłoby bardzo niewygodne i w pewnym sensie bezsensowne, ponieważ wraz z dodaniem GTA na PC-cie mogliśmy już korzystać z modyfikacji SAMP, która umożliwiła tryb multiplayer, gdzie możemy grać już na dwóch komputerach z osobami z całego świata na różnych serwerach. Wersja na komputer nie zawiera dekoracji kasyna Four Dragons. Jak możemy zauważyć, te kable wyglądają dosyć skomplikowanie. Nie są kompletnie z niczym połączone i lewitują w powietrzu. Za to na starszej wersji na PlayStation 2 były one bardziej udekorowane, głowami smoków z ogniem i innymi dekoracjami, a bezprzewodowe kable były wcześniej podparte na kolumnach, których aktualnie nie zobaczymy. Nie wiem, czy zrobiono to celowo, czy osoby odpowiedzialne za mapowanie nie zwróciły na to uwagi, ale ogólnie wydaje mi się, że bezprzewodowa wersja na Bluetooth jest najlepszą opcją. Co więcej, menu pauzy w PlayStation 2 pozwala na wyświetlenie kontrolerów i przycisków bez konieczności wchodzenia w opcje gry. Można również zobaczyć mapy i naszą lokalizację bez potrzeb i otwierania. To drobiazg, ale warto o tym wspomnieć. Następna rzecz, która uległa zmianie, jest to warsztat lakierniczy w Las Venturas, niedaleko piętrowego parkingu. Ten warsztat, jak możemy zauważyć, jest niedziałający, chociaż istnieje możliwość naprawy samochodów tutaj, ale brama nie otwiera się, nawet jak się bardzo blisko zbliżymy. Ponadto ta lokalizacja nie pojawia się na mapach, ale zgadnijcie, co się stało z tym lakiernikiem na wersji z konsoli. Jeśli zgadliście, że wersja na PlayStation 2 jest zupełnie odwrotna, to macie rację. W tej wersji jest w pełni funkcjonalna i nawet pojawia się na mapie. Nie wiem, dlaczego usunęli ją z wersji z 2005 roku, ponieważ była funkcjonalna i bardzo przydatna. Przejdźmy do następnego punktu. Następnym punktem jest to, że w pierwszej wersji GTA San Andreas, jak możecie zobaczyć na ekranie, są fazy księżycowe. W wersji PC-towej księżyc zawsze będzie taki sam, niezależnie od dnia, pogody lub godziny. Zawsze będzie miał tą samą nudną fazę. Kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest to, że na wersji komputerowej ruch śmigieł w helikopterach jest gorszy od tych na konsoli. Niestety z wersji PC-towej usunięto efekt ruchu, który miała poprzednia wersja. Twórcy po prostu nie przykładali zbyt dużej uwagi do drobnych szczegółów przy przenoszeniu gry na komputery. Moim zdaniem początkowa wersja śmigieł dodawała większego realizmu. Przejdźmy teraz do innych rzeczy, a mianowicie do dwóch zmian w wyglądzie wnętrz. Pierwsza to klub, którego lokal zostaje kupiony przez nas w trakcie gry. W porównaniu do wersji komputerowej, wersja na konsole ma wszędzie dym oraz lepsze światła, co daje miejscu bardziej imprezowy klimat. Można to uznać za coś niepotrzebnego, ponieważ w trakcie gry nie można odwiedzić tego miejsca, a jedynie w misji z właścicielem tego klubu. Jednakże podobnie jak w przypadku misji Dom na Wzgórzach, także w tej misji można zauważyć różnicę między dwoma wersjami, co sprawia, że nawet najmniejszy szczegół może robić różnicę. W sklepie z zabawkami i elektroniką prowadzonej przez Zero na wersji PS2 w środku mogliśmy znaleźć chodzących klientów, a na nowszej wersji na komputery już nie. Jak już wszyscy wiemy, jedną z charakterystycznych cech GTA San Andreas są zorganizowane grupy przestępcze. A głównym wątkiem tej gry jest gang Grove Street Families, który ma wiele ciekawostek w San Andreas, a niektóre z nich są bardzo mało znane. A w dzisiejszym filmie przedstawię wam 12 ciekawostek o gangu Grove Street Families w GTA San Andreas. Ale zanim zaczniemy, zachęcam cię do zostawienia subskrypcji oraz oczywiście obejrzenia tego filmu do końca. Zaczynając od pierwszej ciekawostki, omówimy sobie głos jednego z członków gangu Grove Street Families. Mówimy tutaj o tym grubszym członku gangu Families. Gdy będziemy się kręcić wokół niego, to będziemy mogli usłyszeć jego głos, który dosłownie przypomina głos Franklina z GTA 5. Hey dog, what's up? Yo, what's up? Dosłownie te dwie postacie posiadają tego samego lektora, a jest nim Sean Fontana, czyli amerykański raper oraz aktor. Grove Street Families zostało zainspirowane przez rzeczywistą gangsterską grupę znaną jako Crips. Crips jest jednym z największych i najstarszych gangów ulicznych w Stanach Zjednoczonych, mających swoje korzenie w Los Angeles. Gang ten powstał na początku lat 70. i był założony przez Raymonda Washingtona i Stanleya Williamsa. Podobieństwo między Grove Street Families a Crips w GTA San Andreas można dostrzec w wielu aspektach. Oba gangi mają charakterystyczny kolor, w którym się identyfikują. Crips noszą niebieskie ubrania, podobnie jak członkowie Grove Street Families, którzy często noszą zielone ubrania. Ponadto zarówno Crips, jak i Grove Street Families są zaangażowane w handel narkotykami i konflikty z innymi gangami. Los Santos w grze GTA San Andreas jest fikcyjną wersją Los Angeles, a Ganton jest fikcyjną dzielnicą, której nazwa i wygląd są inspirowane rzeczywistym obszarem Compton. Compton jest znane jako miejsce o wysokim wskaźniku przestępczości i wpływie gangów, w tym Crips. Grove Street Families w GTA San Andreas zlokalizowany w Ganton odzwierciedla atmosferę i kulturę przestępczości związanej z Compton. Podobieństwo między Ganton w GTA San Andreas a Compton wynika z inspiracji twórców gry faktycznymi obszarami z Los Angeles, które są znanymi siedliskami gangów i mają swoje charakterystyczne cechy.
Teraz przejdźmy do prawdziwych imion członków gangu. Jak dobrze wiecie, niektórzy członkowie są znani ze swoich pseudonimów, a teraz przejdźmy do prawdziwych imion tych postaci. Ryder to tak naprawdę Lance Wilson, Smoke to tak naprawdę Melvin Harris, CJ to oczywiście Carl Johnson, Sweet to Sean Johnson, a OG Lock to Jeffrey Cross. Następna ciekawostka dotyczy gangu Families, a istnieje podejrzenie, że gang początkowo miał być nazwany Orange Grove Families. Jest pewne potwierdzenie tego, gdyż można zauważyć kilka graffiti odwołujących się do inicjałów tego gangu, a znaleźć je można w kanałach za domem CJ'a. Jeśli zajdziesz do sklepu z tatuażami i poprosisz tatuażystę, żeby wykonał dla ciebie tatuaż Grow na plecach i dokładnie się go przyjrzysz, to jesteś w stanie zauważyć, że przypomina on napis Orange Grow Families. Oczywiście widoczność tego może różnić się w zależności od muskulatury postaci. Jak już jesteśmy przy pomarańczowych barwach gangu Families, to można dodać, iż w intrze gry można zauważyć pomarańczowego Lowridera, w którym zauważymy obecnych członków Families, ale to co jest najciekawsze to ich skiny, gdyż są one z wersji beta. A teraz chciałbym wam przedstawić skiny dla każdego z nich. Skin Big Smoke'a w wersji beta, który dosłownie jest tą samą postacią, co osoba siedząca za kierownicą tego pomarańczowego samochodu. Można go również zobaczyć w ostatniej misji, a dokładnie w pałacu kraku Big Smoke'a, gdyż stoi tam jego pomnik. Jeśli chodzi o CJ'a, to główną zmianą był to ubiór. Skin beta Rydera kompletnie różni się od obecnego wyglądu, a model Sweeta jest identyczny z tym, który widzieliśmy w intrze. Teraz przejdźmy do kolejnego tematu, a opowiem wam o drugoplanowym bohaterze o imieniu Emmet, którego poznajemy dzięki Big Smoke'owi. Spotykamy go podczas treningu strzelania z bronią, sprzedaje on broń nielegalnie w alei i posiada prawdopodobnie najstarsze egzemplarze broni w całym San Andreas. Początkowo uważaliśmy go za wiarygodnego sprzedawcę, ponieważ dostarczał nam broń i amunicję. Jednak z czasem zaczęliśmy podejrzewać, że może być zdrajcą. Na początku gry dowiadujemy się, że to właśnie Ballas zabili matkę CJ'a, a to on był również za to odpowiedzialny, gdyż w kadcence filmu The Introduction od Rockstar możemy zauważyć, że Ballasi wyjeżdżają z alei Emmeta, co może sugerować i prowadzić nas do podejrzeń, i sprzedał on broń Ballasom, aby popełnić ten tragiczny czyn. Czy wiedzieliście, że gang Grove Street Families nie jest jedyną grupą, a dzieli się ona na różne frakcje? Większość graczy myślała, że byli to członkowie jednego gangu w całym San Andreas. A tak naprawdę to dzieli się ona na osobne frakcje, takie jak Grove Street Families, Sevilla Boulevard i Temple Drive Families. Dwie ostatnie frakcje oddzieliły się od reszty z powodu problemów z narkotykami i krakiem. Oba gangi były zaangażowane w handel kokainą i innymi narkotykami i zbuntowały się przeciwko dominacji Grove Street. I dlatego też CJ oraz Sweet zostali zaatakowani przez nich w jednej z misji, przez co zostali rozdzieleni na różne obszary na mapie, co spowodowało zmniejszenie się terytorium prawdopodobnie z powodu działań konkurencyjnych gangów. A w kanałach tuż za domem CJ'a można znaleźć i graffiti znajdujące się na ścianie. W grze istnieje parę postaci, które czasami pojawiają się w misjach i cutscenkach związanymi z gangiem, ale nie są dostępne jako postacie w trybie swobodnej gry. Mowa tu o postaciach, które możemy zauważyć w cutscence misji The Green Sabre i nie tylko. W misji o nazwie Powrót do domu również można spotkać członka gangu Grove Street Families, który pojawia się tylko i wyłącznie na cutscenkach, a w trybie normalnej rozgrywki nie jest on do spotkania. Jeśli wiecie coś na ten temat, możecie dać znać w komentarzach. Warto zaznaczyć, że kilka postaci z gangu zostało zainspirowane prawdziwymi osobami. CJ jest uważany za inspirację amerykańskim raperem Young Melee, gdyż jest on podobny z wyglądu oraz on sam był również odpowiedzialny za jego głos w GTA San Andreas. Duża część osób uważa również, że to właśnie Dr. Dre przypomina CJ'a. Ryder inspirowany był amerykańskim raperem oraz członkiem gangu Crips, Eazy-E. Sweet zatem był inspirowany postacią Ice Cube'a, a Big Smoke Notoriousem B.I.G. Można również wspomnieć o innym nawiązaniu do CJ'a, Sweeta i Rydera w misji Safari w GTA 5. W tej misji musimy poszukać narkotyków razem z Trevorem, Franklinem i Lamarem. W pewnym momencie, gdy zbliżamy się do Clinton, możemy zobaczyć 3 rowery wyjeżdżające z tej dzielnicy, odnosząc się do 3 postaci z GTA San Andreas. Jest to fajna ciekawostka z poprzednich gier, chociaż nie mają one żadnego znaczenia dla fabuły. Możemy rozpoznać ich tożsamość na podstawie ubioru osoby z przodu, który jest prawie identyczny jak CJ, oraz zielonego ubioru osób z tyłu, nawiązując do Grove Street Family.
Następna ciekawostka dotyczy członka gangu, a mianowicie Raidera. Wiadomo, że pierwotnie istniały plany, aby zdradził on swój gang. Jeśli śledziliście fabuły gry, zauważycie pewien moment, w którym musimy wykonać misje polegające na zabiciu Raidera za rzekomą zdradę. Jednak było to wynikiem błędów w oryginalnym scenariuszu i nie było to planowane w ostatecznej wersji gry. Nie znamy dokładnego powodu, dlaczego do tego doszło. W misji o nazwie Green Sabre Smoke prowadzi rozmowę przez całą misję, zarówno na początku, kiedy jesteśmy z Cezarem, jak i na końcu, gdy towarzyszymy Sweetowi. Jest to dosyć dziwne, ponieważ fabuła w żadnym momencie nie wyjaśniła powodu zdrady Raidera. Wszystkie dialogi z misji Green Sabre odnoszą się do Big Smoke'a. What the fuck? Oh no. Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it. Look at that ride. Shit, Smoke? Crash making you sell us out? A dialogi w misji, w której zabijamy Raidera, są również słabe i zawierają wiele logicznych nieścisłości. No i ostatnia ciekawostka dotyczy relacji między członkami gangu a policją. Otóż jeśli policja zaatakuje nas w pobliżu terenu należącego do Familis, członkowie gangu automatycznie będą się bronić, nie musząc ich rekrutować. Można przypuszczać, że bronią swojej dzielnicy przed interwencją policji. A co ciekawe, atakują również samą policję, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że policja jest największą siłą w San Andreas. Miejsce pełne życia i śmierci. Każdy z nas zna jego ulice i zakamarki, ale nie każdy wie, co czai się w cieniu. Wiele osób mówi, że to jest tylko gra, tylko piksele i dźwięki. Ale ci, którzy widzieli, ci, którzy słyszeli, wiedzą, że w San Andreas jest coś więcej. Coś, co pojawia się tylko wtedy, gdy myślisz, że jesteś sam. A dzisiaj przedstawię wam 8 przerażających tajemnic o GTA San Andreas. Tajemnicze światła w Blueberry. Blueberry to miasteczko znane z wielu tajemnic i ciekawostek, położone na północy Los Santos. To stosunkowo małe miasteczko, w którym mamy nawet bezpieczny dom dla CJ'a, a także sklep z bronią i pizzerię. Kiedy jednak tam dotrzecie, zauważycie wiele dziwnych rzeczy, a jedną z nich jest most, który emituje światło znikąd. Zjawisko to występuje szczególnie w nocy, co czyni go jeszcze bardziej tajemniczym. Prawdopodobnie ktoś powie mi, że Rockstar umieścił punkt świetlny w niektórych strukturach, aby wyglądały na oświetlone nocą, co jest całkowicie prawdą. Ale w tym przypadku ten most wygląda zupełnie inaczej. Jeśli się przyjrzycie, światło pojawia się od dołu, ponadto jest niebieskie, co nie pasuje do otoczenia. A gdy próbujemy znaleźć źródło tego światła, nie natrafimy na nic konkretnego. Prawdopodobnie to światło ma jakieś znaczenie, a wielu spekuluje, że może być to związane z sektą Epsilon, ponieważ niebieskie jest jego charakterystycznym kolorem, jednak jak powiedziałem, to tylko spekulacje. Zagłębiając się w tę sprawę, postanowiłem zbadać samo miasteczko i oto co odkryłem. W pobliżu mostu znajduje się opuszczony i mocno zniszczony budynek, w którym również znajduje się niebieskie światło. To dziwne, biorąc pod uwagę, że jest to lokal porzucony i pozbawiony prądu. Podobno niebieskie światło łączy go bezpośrednio z wcześniej wspomnianym mostem, co sprawia, że cała sytuacja staje się jeszcze bardziej zagmatwana. Możemy zobaczyć niebieski kolor mostu przez okno tego lokalu, być może to światło jest jakimś rodzajem wiadomością, ale tak naprawdę nie mam najmniejszego pojęcia. Co więcej, coś co wzbudza jeszcze większe wątpliwości to fakt, że nazwa miasteczka Blueberry zawiera słowo blue, co oznacza niebieski po angielsku, czyli ten sam kolor co światła. Być może to tylko przypadek, możliwe, że miasteczko Blueberry otrzymało swoją nazwę z powodu pochodzenia tych niebieskich świateł, chociaż to również jest tylko spekulacja, ponieważ rzeczywistość jest taka, że nie znamy jasnej odpowiedzi. Zaginione ciało Beverly Johnson. Jak już wiecie, Beverly Johnson to matka CJ'a, Sweeta i Kendall. Śmierć Beverly jest punktem wyjścia całej fabuły GTA San Andreas, ponieważ gdyby nie została zastrzelona, CJ prawdopodobnie nigdy nie wróciłby do Los Santos z Liberty City. Ta nierozwiązana tajemnica polega na tym, że gdy udamy się na cmentarz i znajdziemy lokalizację, w której powinien znajdować się grób matki CJ'a, zobaczymy pustą dziurę. To w tym miejscu powinna być jej mogiła, ale jak możecie zobaczyć na własne oczy, nie ma tam nic. Z pewnością ktoś może powiedzieć, że jest to niemożliwe, ponieważ w pierwszej misji gry widzimy, jak rodzina Johnsonów wraz z Raiderem, Big Smokiem i CJ'em odwiedza grób swojej matki, co jest oczywiście całkowicie prawdziwe. CJ rzeczywiście odwiedza grób Beverly i z tego powodu mogę być 100% pewny, że grób Beverly powinien znajdować się w tym miejscu. Lecz w samej grze go nie ma. Bardzo dziwne byłoby to, gdyby Rockstar zapomniał dodać grobu, ponieważ śmierć Beverly jest bardzo ważnym elementem fabuły GTA San Andreas. Porzucony wózek inwalidzki.
Ten wózek znajduje się na pewnego rodzaju mostu na brzegu morza i postawił wielu graczy z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Stoi tam samoistnie, porzucony, jakby kiedyś ktoś na nim siedział, a potem nagle zniknął. Najciekawsze jest to, że nie jest to taki zwykły wózek inwalidzki, ponieważ jest identyczny z tym, który pojawia się w grze Manhunt, innej grze od Rockstar, która jest również mroczna i brutalna. Wiemy, że Rockstar uwielbia takie połączenia, więc może wózek kryje więcej sekretów niż nam się wydaje. Ale to jeszcze nie koniec tej sprawy. Obok tego tajemniczego wózka znajduje się mała, pusta chatka, pozbawiona jakichkolwiek oznak życia. Ale wystarczająco blisko, aby zastanowić się, czy ktoś kiedyś tam mieszkał, używał tego porzuconego wózka, czy była to osoba niepełnosprawna, która na nim jeździła, aby się poruszać. A co jeszcze bardziej niepokojące, wokół tego domku znajdują się beczki z substancjami toksycznymi. Tutaj sprawy stają się jeszcze bardziej niepokojące. Możliwe, że właściciel wózka zatruł się tymi substancjami i wpadł do morza, zostawiając wózek pusty na zawsze. Dziwne obrazy w domach. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tajemnic wśród fanów gry są obrazy lub malowidła, wokół których powstała cała teoria spiskowa. W pewien sposób wszystkie obrazy, które znajdziesz w domach lub stronach CDA, są powiązane z miejscami, w których dzieją się dziwne lub paranormalne zjawiska. W tym tajemniczym przypadku twierdzi się, że te obrazy nie znalazły się tam przypadkowo, ale zostały dodane celowo, aby dodać wskazówki dotyczące easter eggów, mitów czy legend w grze. Niektóre z miejsc widocznych na obrazach nawet pokrywają się z lokalizacjami słynnej mapy UFO w San Andreas, jak w przypadku obrazu, który wskazuje na Uniwersytet w Azenturas. Ta lokalizacja również pojawia się na mapie UFO, jednak istnieją miejsca, gdzie tajemniczość jest bardziej oczywista. Dobrym przykładem jest obraz, który wskazuje na statek importowy w San Fierro. Wielu myślałoby, że w tym miejscu nic się nie dzieje, ale rzeczywistość jest inna. Okazuje się, że jeśli podejdziesz do szczytu dźwigu obok statku w nocy, możesz usłyszeć dziwne dźwięki wydobujące się z dźwigu. W obrębie dźwigu nie ma nikogo, kto by nim sterował, ale dźwięki są obecne i nikt nie wie dlaczego. To tylko prosta zbieżność, czy może kolejny znak, który pokazuje nam coś większego. Niektórzy gracze zaczęli spekulować, że jeśli połączysz te wszystkie lokalizacje z obrazków i podążysz za ich wzorem na mapie, możesz dotrzeć do finalnej lokalizacji, która rozwiąże te tajemnicze zagadnienie. Byłoby to coś w rodzaju układanki ukrytej w grze, którą tylko najwięksi zapaleńcy mogliby rozwiązać. Jednak do tej pory nikt nie był w stanie tego potwierdzić, więc wszystko to pozostaje nam czystą spekulacją. Ukryta wiadomość. Dokładnie w kuchni obok lodówki znajduje się tablica z gazetami, zdjęciami i logo. To tutaj zaczyna się tajemnica. Jeśli zatrzymasz się, aby dokładnie przyjrzeć się gazetom, być może zauważysz coś interesującego. Ukryty przekaz. Chociaż dokładne znaczenie nie jest jasne, to co wiemy, to fakt, że gazety pokazują miejsca w grze, tak jak Las Venturas. Najciekawsze jest to, że wyraźnie można przeczytać Red County, który jest lokalizacją w grze, co sprawia, że jest jeszcze bardziej interesujące. Rozszyfrowanie innych słów nie jest możliwe, ponieważ jakość tekstury jest bardzo niska. Nie ma tutaj wątpliwości, że jest tutaj ukryty przekaz. Co więcej, coś co wydaje nam się jeszcze bardziej tajemnicze, to fakt, że w dwóch gazetach pojawia się ten sam komunikat. Mimo, że obie gazety są różne. To tak jakby Rockstar chciał, abyśmy odszyfrowali to zdanie, ale jak dokąd nikomu się nie udało. Być może odwiedzając te lokalizacje, które widzimy w gazetach, uda nam się coś odkryć, ale na razie nie mamy takich informacji. Z tego powodu tajemnica ta uznawana jest za nierozwiązaną i bez odpowiedzi. Czym jest tajemnicza zielona maź? Gringo jest to misja zlecona przez The Truffa, który jak wiecie jest starym szaleńcem i zwolennikiem teorii spiskowych. Może na pierwszy rzut oka jego teorie wydają się bez sensu, ale trzeba przyznać jedno. Zielona maź, którego tak pragnął The Truff, było w posiadaniu wojska i było bardzo dobrze chronione. Krótko mówiąc, jeśli zielona maź jest tak ważna, to znaczy, że The Truff nie był aż taki szalony, jak nam się wydawało. Analizując tę misję, możemy zobaczyć, że jest to ciecz o fluorescencyjnym zielonym kolorze, przechowywana w dosyć szczelnym pojemniku. Poza tym nie wiemy nic o tym artefakcie, nie wiemy dokładnie czym jest, do czego służy, co ma wspólnego z wojskiem, ani dlaczego The Truff go chce. Jedyne co wiemy, to to, że The Truff powiedział następujące słowa. Everything. They will call this year zero. I'll be in touch. Jak słyszeliście, The Truff twierdzi, że będzie to rok zerowy, odnosząc się do 1992 roku. Oczywiście mówiąc o roku zerowym, ma na myśli, że rok 92 byłby rodzajem punktu wyjścia, tak samo jak narodziny Chrystusa są równie uważane za rok zerowy. Spekulując bardziej, może chodzi o to, że ten, kto ma w posiadaniu ten artefakt, staje się rodzajem boga lub proroka. A może zielona maź jest formą jakiejś broni nuklearnej, która ma zniszczyć całą ludzkość i dlatego wszystko zaczyna się od zera. Prawda jest taka, że praktycznie nic nie wiemy więcej na ten temat, a niewielka informacja, którą posiadamy, nie wystarcza, aby rozwiązać tę tajemnicę. Mimo, że jest to jedna z najsłynniejszych i najbardziej legendarnych tajemnic z GTA San Andreas, zawsze będzie budzić wątpliwości wśród społeczności, chyba że sam Rockstar zdecyduje się dostarczyć nam nowych wskazówek, aby rozwiązać tę zagadkę. Przeklęta wioska.
Sama nazwa tej wioski po prostu oznacza Zamek Diabła. Położona w środku pustyni, ta mała opuszczona wioska składa się z kilku zniszczonych drewnianych budynków, które wydają się porzucone od dawna. Odczucie podczas odwiedzenia tego miejsca jest niepokojące. To, co wydaje się jeszcze bardziej dziwne, to całkowity brak życia. To prawdziwe miasto widmo. To doprowadziło wielu do spekulacji. Co się stało z tą małą wioską? Jedna z najbardziej rozpowszechnionych teorii głosi, że to miejsce było niegdyś zamieszkane przez żołnierzy, którzy osiedlili się tam podczas próby broni nuklearnej w czasach zimnej wojny. Miałoby to sens, ponieważ wioska znajduje się bardzo blisko bazy wojskowej. Po zakończeniu żołnierze wrócili do swoich domów, pozostawiając wioskę pustą. Inna hipoteza sugeruje, że Zamek Diabła był w rzeczywistości zwykłą wioską, w której mieszkały zwykłe rodziny. Jednak coś katastrofalnego wydarzyło się tutaj, być może jakaś śmiertelna choroba, która zlikwidowała całą populację. Coś tak strasznego, że skazało to miejsce na zapomnienie. Faktem jest to, że pomimo tych spekulacji nie mamy żadnych konkretnych informacji, które ujawniałyby, co tak naprawdę wydarzyło się w tym miejscu. Fani gry przeprowadzili badania i szukali wskazówek, ale wszystko co znaleźli to fragmenty teorii i kolejne pytania lub bez odpowiedzi. Miasteczko to pozostaje tajemnicą na razie, może nigdy nie dowiemy się, co tam się wydarzyło, co czyni tę tajemnicę jeszcze bardziej niepokojącą i fascynującą w grze. Pokój z taśmami policyjnymi. Bez wątpienia jeden z najdziwniejszych tajemnic w GTA San Andreas jest ten pokój, lub raczej pomieszczenie, zabezpieczonymi taśmami policyjnymi. Po raz kolejny ta tajemnica znajduje się w Blueberry. Wygląda to, jakby miało być tu miejsce coś ważnego lub niebezpiecznego. Oczywiście pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to to, że mogło tutaj dojść do morderstwa. Ale gdy zagłębimy się w temat, zauważ, że nie ma tutaj realnych wskazówek dotyczących tego, co mogło się tutaj wydarzyć. Ani ciała, ani krwi, ani żadnych oznak przemocy, absolutnie nic. Tylko te taśmy i niepokojąca atmosfera otaczająca to miejsce. Ale co jeśli nie chodzi o przestępstwo. Niektórzy gracze spekulowali, że mogło tutaj być na przykład eksmisja lub przeprowadzka, nawet coś związanego z plagami lub zagrożeniem zawalenia się budynku. Mogłoby mieć to sens, szczególnie gdy spojrzysz na pozostałe piętra budynku, które są zabudowane, jakby były w trakcie budowy lub po prostu nie nadały się do zamieszkania. To ciekawe, jak wszystko w tej okolicy wydaje się mieć nutkę porzucenia, jakby za ścianami Blueberry kryła się jakaś mroczna historia. Nie ma żadnych ukrytych przedmiotów, żadnych wskazówek, że to pomieszczenie miałoby być czymś więcej, tylko pustka. Jakby tajemnica była bardziej psychologiczna niż fizyczna. Jakby Rockstar zostawił te taśmy tylko po to, żeby wzbudzić u nas wątpliwości. I tak jak już mówiłem, Blueberry to miejsce pełne tajemnic z dziwną atmosferą. A to piętro dodaje mu tylko tego nastroju.